Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku z Clash Royale i chciałam się Wam pochwalić, że wbiłam 5900, ale powiem Wam, że to nie jest żaden wyczyn, bo po wielkim upie w CR jest trochę łatwiej wbijać te pucharki, bo dostajemy plus 30, ale nam odejmuje te minus 25 albo minus 24, także wiecie, teraz się łatwo gra. Mam nadzieję, że wróciliście do Clash Royale po tym wielkim upie, jaki był. I w ogóle dużo zmian jest, więc Wam polecam wrócić. Ja gram cały czas, nieustannie od 3 lat i powiem Wam, że czasami mam tej gry dość, ale no, ta w głębi duszy to nie da rady bez niej żyć. A więc pokazuję Wam moją drogę do 5900. Tak Wam powiem szczerze, że te replaye, które Wam pokażę, bo to chyba były 3 wygrane, tak mi się wydaje, pod rząd. I powiem Wam, że one, te walki, były łatwe. Tak, widzicie, tutaj mamy gościa, który gra Grave'em, Bowlerem i Freeze'em. I powiem Wam, że na ten deck przegrywam, jeżeli gram lawą. Ale z tego, co widziałam, to ten gościu tak, wiecie, tak słabo ogarniał tego Grave'a, czyli tak w sumie ja słabo ogarniam. Więc to była taka moja lekka przewaga. Tak, możecie zauważyć, gram lawą z minerem, czyli tam nie ma balona, bo ponieważ, o ile dobrze pamiętacie, ja nie potrafię grać balonem. Wcześniej też nie potrafiłam grać lawą, ale się do niej przekonałam. I co? I udało mi się wbić tyle, ile mam aktualnie teraz. Jak widzicie, jak gościu gra bowler, już tam szykuje Freeza, ale on to tak właśnie beznadziejnie frizował, bowlerował i grave'ował. Przepraszam Was, że tak mówię brzydko, ale tak to właśnie spolszczam. Widzicie, on tak jakoś dziwnie to zamroził. No, bardzo łatwa ta walka była. Zresztą sami zobaczycie, bo chyba nawet zrobiłam go na 3-0, tak mi się wydaje, albo 2-0. Nie wiem, nie pamiętam już, bo to było wczoraj. Albo 2 dni temu, nie wiem. Ale oglądamy, powiem Wam, że emocje normalnie sięgają zenitu. Ogólnie w tym deku kombinowałam tak, że hej, bo najpierw miałam Goblin Gang zamiast barbów, miałam ten grobek, ale że ja nie potrafiłam go stawiać, no to go wywaliłam i miałam ciągle problem z tym, że jak pojawiała się jakaś jednostka naziemna, to po prostu nie miałam szans tego wybronić. I tak kiedyś właśnie gościu mnie rozwalił tym deckiem, którym gram aktualnie, czyli tam właśnie były barbariany, więc sobie stwierdziłam, no dobra, no to biorę te barbariany, mój deck z 3-8 spadł do 4-1, raczej podwyższył się, nie spadł. I powiem Wam, że gra się mi dobrze. Miałam też problem, jak właśnie wbijałam 5800, potem próbowałam właśnie do 5900, próbowałam cały dzień wbić do 5900, w końcu mi się udało i właśnie miałam taki problem. Widzicie, jak gość tutaj fryzuje beznadziejnie. Już tak i tak nie ma szans, bo jak barby dolecą, to już w ogóle jest totalny rozpierdziel. I mamy 3-0. Tak mówiłam. Zmieniłam na barby, bo miałam właśnie problem z tymi naziemnymi. I właśnie często spotykałam na arenie te deki z Giantem i dwoma Princami. Więc jak miałam Goblin Gang, to nie byłam w stanie w ogóle tego wybronić. No bo co, miałam Goblin Gang naziemne i tylko Minera, więc to była walka od razu przegrana. Tutaj gram na gościa, który ma dwa budynki. No i tam ma Baby Dragona, no i bandytkę. I od razu wiedziałam, że jak postawił drugi budynek, jakim właśnie była chatka barbów, to wiedziałam, że mam już walkę wygraną. A tak powiem Wam szczerze, że jak grałam tutaj tą walkę, to wywaliło mnie całkowicie z gry. Wywaliło mnie, jak ubiłam mu dwie wieże. I on tak jakby się poddał, niby się nie poddał, bo wiecie, tak niby chciał grać, potem nagle nie chciał grać. No i ja tak sobie myślę, Jezus Maryja, wywaliło mnie z gry całkowicie, zamknęło mi grę. Potem nie chciało mi się w ogóle połączyć z internetem, ja sobie myślę, o nie, mam przegraną walkę, którą miałam tak naprawdę wygraną. Ale na szczęście udało mi się połączyć z danymi komórkowymi i wróciłam i na szczęście wygrałam. I tu też jest walka wygrana chyba na 3-0, bo tak jak widzicie, on ma Pekkę, ja mam Inferno Dragona. On ma dwa budynki, ja mam Baby Dragona, więc tak naprawdę on nie miał szans, żeby się tutaj przebić. Kombinował jak mógł, ale co, postawił Elektro Dragona, ja go ubijałam Minerem i Fireballem. Tak jak mówiłam, gościu nie miał szans ze mną, tak powiem nieskromnie, ale naprawdę ta walka była łatwa. No, tak jak widzicie, tutaj ubijam go fajnie. Tutaj właśnie wygląda tak, jakby się on poddał, a ja mu na spokojnie tą wieżę ubijam.
dajcie od razu znać w komie, czy powróciliście do grania, bo jestem bardzo ciekawa. I wbijajcie na mojego fanpage'a, bo tam dużo się dzieje, dużo udostępniamy. I to z Besa, i z Sera, także... O, tutaj akurat wypuściłam z drugiej strony Inferno Dragona, bo nie miałam co tak naprawdę wyrzucić. No ale barby zrobiły robotę. No i tutaj gościu, no czym może zaatakować? No, nie ma czym za bardzo. Tą badytką nalepieprzyć to, nie? Ja tutaj ściągnęłam ją minerem, ale tam Inferno Dragon fajnie skończył, mówię, że... I właśnie w tym momencie wywaliło mi grę. Nie mogłam nic zrobić i właśnie tak sobie myślę, Jezu, przecież ja to przegram. A wiedziałam, że już miałam chyba wcześniej przegraną walkę. I tak sobie myślę, nie, jak przegram teraz, to potem będę miała taką czarną serię, widzicie? Wywaliło mi Neta, on też nie grał. I w ogóle by jaja, nie? I tutaj właśnie udało mi się powrócić do gry, ale naprawdę byłam w takim mega stresie, tak sobie myślę, nie, jak nie wejdę do tej gry, albo jak wejdę i zobaczę, że jest przegrana, to po prostu tak pierdzielę tym telefonem, że aż się normalnie chałupa zatrzęsie. Ale na szczęście wróciłam i zrobiłam gościa na 3-0. Bo tak jak mówię, jeżeli tutaj gościu ma dwie chatki, a ja mam dużo właśnie jednostek latających, to no gościu nie ma szans tak naprawdę. Ale wiadomo, dalej jestem nobem, dalej nim będę. Aktualnie mam właśnie 5900, będę próbować 6000 wbić może jutro. Może w poniedziałek, ale no nie wiem. I teraz będzie walka o 5900 na Royal Giant. Tak wam powiem szczerze, że jak grałam od 5200 do 5 chyba 300-400, to spotykałam często właśnie Royala, na którego przegrywałam. Ale to nie był taki deck, tylko właśnie tam był jeszcze Ice Wizard. Boże, no Ice Wizard był w jednej walce, a w drugim deku gościu miał Electro Wizarda, więc jak wiecie, Electro Wizard w połączeniu właśnie z Royal Giantem to po prostu jest siekiera, jeszcze na 13 levelu. No i tutaj właśnie wypuściłam Baby Dragona, żeby właśnie bardziej skoncentrował się na tym piecyku, ale on wypuścił wtedy Ice Golema. No i ja tutaj musiałam tak wyrzucić Fireballa, żeby coś ubić, bo jakby mogli się zauważyć, on wystawił tak wiedźmę, że po prostu on, ten Fireball nie miał takiego zasięgu, żeby chwycić jedną i drugą jednostkę. Ale jakoś daliśmy radę, trochę coś tam ubiliśmy, no ale Royal to Royal. On po prostu rządzi się swoimi prawami. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy ktoś gra Royal Giantem, jeżeli tak, to jaki ma deck, czy jest fajny deck, czy ma jakieś problemy z nim. Wszyscy możemy w komentarzu właśnie pomóc. Jeżeli chodzi o deki z Royal Giantem, chociaż sama nie jestem ekspertem, chociaż długo nim grałam, bo chyba ponad półtorej roku grałam Royal Giantem. Oh my god, stare piękne czasy. Ale już powiem wam, że nawet nie pamiętam tego deku. Ale przyjemnie się grało. A pamiętam, ile on po drodze dostał nerfów, buffów, blablabla, masakra. Ale dobra, tutaj zaczynam sobie standardowo lawą. No i on wypuścił nam tego grubaska rudego. No i co? No i ja tutaj wypuściłam Inferno Dragon, a on mi tutaj co? Wyjechał z muszkieterką. No to ja szybko czekam na eliksir, bo wiadomo, deck 4-1, no to zanim się coś załaduje, no to troszeczkę minie. I on znowu wypuścił mi ten nieszczęsny piecyk. Piecyk mnie tak denerwował i powiem wam właśnie, że jakbym tutaj grała balonem, to nie miałabym się jak dostać właśnie do tej wieży. Bo on by mi za każdym razem kontrował piecykiem. A że mam minera, to sprawa wygląda całkiem inaczej, bo jak widzicie, co się stało, jak wieżę pięknie ubiliśmy. No ja tutaj ubiłem sobie na spokojnie Baby Dragonem, wypuściłam lawę. To nawet bez różnicy, że ten Baby Dragon wyprzedził tą lawę. Nic się nie stało. On tak wypuścił tego właśnie, tą mini pekkę, boże, ale się plątam. Ze zmęczenia. Mini pekkę, no ale co, tak wypuścił, że moje barby ją skontrowały, bo jak widzicie, on ma Lightninga. Gdy miał Fireballa, może ta walka wyglądałaby zupełnie inaczej. Może by wygrał, ale na szczęście trafiliśmy na taki deck, z którym poszło no mniej więcej jako maśle. Chociaż widzicie, co robi Lightning, co robią te szkielety i w ogóle ten cały pieprzony deck z Royal Giantem. Naprawdę to był taki mega, mega fuks. Także moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Clash Royale, w przyszłości kiedyś live'a, ale live'a to tak bardziej po resecie sezonu, bo jak wiecie, ciężko się gra na odcinkach. Boże, ja nieraz przegrywam 5 walk, robię sobie wtedy jakieś 3-4 godziny przerwy,
i potem wracam na arenę. Więc jakbym tak miała nagrywać co 3-4 godziny jedną walkę, to by mi to wszystko zajęło jeden dzień. Więc tak wam powiem szczerze, że jeżeli mi się uda, co tak naprawdę szczerze w to wątpię, że mi się uda wbić 6100, Boże, 6100, równe 6000, już nawet o 100 nie myślę, bo to już w ogóle jest za wysokie progi na moje malutkie nogi, że jak mi się uda to wbić 6000, to znowu wam nagram te replaye. Wybaczcie, że wiem, że replaye są nudne, że lepiej się gra, wiecie, na żywo tak oglądać, ale no nie jestem w stanie tego wam zrobić. Bo naprawdę, ja jak przegram 2 walki, 3 walki, to robię sobie przerwę i po prostu przerwa musi być i koniec, kropka. No także pamiętajcie, łapka w górę, możecie zostawić subskrypcję, obowiązkowo komentarz i obowiązkowo macie wbić na fanpage, bo jak nie, to przyjdę w nocy i po prostu wam tak złoję skórę, że się normalnie tam nie powiem co. No, także trzymajcie się i do następnego. Buziaki.